Gdybym miała dostosować moje życie do wszystkich trendy i zdrowych nawyków, które widzimy w internecie, to pewnie byłabym okazem zdrowia, ale przy okazji nie miałabym czasu na nic innego w ciągu swojego dnia. To jest ważna rzecz, którą w ogóle trzeba wziąć pod uwagę, że te osoby, które w takim estetycznym opakowaniu przekazują te zdrowe nawyki i na TikToku, i na Instagramie, i na YouTubie, to są zazwyczaj osoby, które w ciągu swojego dnia nie muszą robić nic innego. To są osoby, które nie chodzą do szkoły ani na uczelnię, nie mają zbyt dużo obowiązków. Cała ich praca to jest pokazywanie takiego idealnego życia. Jeżeli faktycznie nie mamy nic do roboty, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaczynać każdy dzień od jogi, medytacji, zielonego smoothie i czego tam jeszcze. Ale jeżeli mamy trochę bardziej relatable styl życia i na przykład musimy robić rzeczy, to nie jest to za bardzo osiągalne. Także stworzyłam mój osobisty ranking, a tak naprawdę podział po prostu nawyków na te, które są spoko i warto je wdrożyć, chociaż też niekoniecznie trzeba. I nawyków, które totalnie możemy olać, jeżeli mamy właśnie ograniczony czas, to te sobie odpuszczamy. Zaczniemy od czegoś, co w teorii jest super, ale bardzo dużo ludzi idzie z tym w takie ekstremum, że to po prostu przestaje być zdrowe. I chodzi mi o robienie 10 tysięcy kroków dziennie. Ogólne założenie jest zajebiste, wiecie, to ma motywować do spacerów, do większej ilości czasu może spędzonego na świeżym powietrzu, do większej aktywności fizycznej, do tego, żeby zamiast jechać tramwajem do pracy, to się przejść te dwa przystanki. Problem tak naprawdę zaczyna się w tym momencie, w którym ludzie zaczynają przywiązywać za dużą uwagę do tej konkretnej takiej ilości kroków, do tych 10 tysięcy. Czy 15, czy 8, nieważne co tam sobie ustalili. Jeżeli główny fokus jest na tym, żeby zdobyć tą konkretną liczbę, to mówiłam już o tym w ogóle w odcinku na temat takich oznak zaburzonej relacji z jedzeniem, że jeżeli ktoś wychodzi na spacer w trakcie burzy, albo wchodzi 30 razy po schodach i z powrotem ze schodów po to, żeby nabić sobie te kroki, to już nie jest zdrowe. Nastawianie się codziennie na jakąś konkretną liczbę kroków, które musimy osiągnąć, jest strasznie toksyczne dla naszej głowy. No bo co w momencie, w którym nam się nie uda? Wtedy mamy takie poczucie porażki, że ustaliliśmy sobie coś i znowu zawaliliśmy. A kurde, zdarza się, że nie zrobicie 1000 kroków w ciągu dnia. Myślę, że tutaj najważniejszy jest balans. Ja mam takie dni, że latam po mieście, załatwiam sprawy, jestem na uczelni i mam na luzie 15 tysięcy kroków, bo mój telefon sobie to liczy. Ale mam też takie dni, że o 22 orientuję się, że zrobiłam w ciągu dnia 500, bo moim jedynym wyjściem było wyjść do żabki. Nie możecie działać każdego dnia na 100% w każdej dziedzinie, więc jeżeli jednego dnia zrobiliście wszystkie swoje inne super rzeczy, udało wam się pozałatwiać sprawy, byliście w pracy, wszystko jest na tip-top, a nie zrobiliście swoich 10 tysięcy kroków, to dalej mieliście zajebisty dzień. Więc taka presja na konkretne numerki jest słaba, ale zamiast tego może warto sobie wprowadzić na przykład taką zasadę, że chcemy mieć jeden spacer dzienny. I nieważne jakie to będzie długość, spacer czasami mam mód na godzinny spacer, czasami wyjdę na 10 minut i to jest tyle. Tyle ile macie siłę, to jest super. Moim zdaniem to jest fajny nawyk, ale takie właśnie napalanie się na konkretną liczbę, średniawa. Suplementy. Od razu przychodzi mi do głowy, że to jest świetne, no bo przecież warto suplementować niektóre rzeczy, ale z drugiej strony... Dobra, co moim zdaniem warto suplementować? Na pewno w naszym klimacie witaminę D3 i niektórzy mówią, że tylko w tych miesiącach jesienno-zimowych. Ja bym powiedziała, że przez cały rok, tylko po prostu na wiosnę i lato w mniejszych dawkach. Po drugie, moim zdaniem probiotyki, bo w tym momencie nie da się ukryć, że jakość naszego jedzenia jest coraz gorsza, co mocno wpływa na trawienie, a do tego wiele osób ma choroby towarzyszące, choroby właśnie układu pokarmowego i w tym momencie wydaje mi się, że to jest must have. Ja na przykład biorę takie specjalnie dedykowane osobom z IBS. Miałam to w ogóle na zajęciach kiedyś, że te probiotyki warto kupować takiej troszeczkę wyższej półki, tej przynajmniej średniej półki cenowej, bo żeby ten probiotyk w ogóle zadziałał, to on musi w jakiejś takiej w miarę nienaruszonej formie przejść dalej jakby w dół naszego układu pokarmowego, a wyprodukowanie takiego trwałego probiotyku wcale nie jest aż takie tanie, więc pani profesor w ogóle powiedziała, żeby brać te probiotyki, które kosztują około 30 zł i w górę, bo poniżej tych 30 zł to tak naprawdę mamy gwarancję, że ten probiotyk nie dotrze tam, gdzie powinien, gdzieś tam nam się rozłoży w procesie trawienia w tych górnych odcinkach przewodu pokarmowego. Oprócz tego cała reszta suplementacji powinna być dobrana indywidualnie pod jakieś tam wasze niedobory, może pod wasze choroby i tak dalej. Na przykład weganie i witamina B12, wiecie, takie rzeczy, które są dopasowane indywidualnie do was. To, z czym się nie zgadzam, to jest taka masowa suplementacja. To często robią osoby, które albo właśnie chcą być super fit, ale nie do końca robią research, albo na przykład starsi ludzie, którzy często się
się zdarza, że mają 10 tabletek i nawet nie wiedzą, która jest do czego, ale po prostu łykają. W miarę możliwości powinniśmy się starać dostarczać te wszystkie mikro i makroskładniki z pożywieniem, jeżeli się da, jeżeli nie, to wchodzi suplementacja, ale w większości się da. Suplementy mogą się też nawzajem tak jakby kasować, to znaczy, że jeżeli bierzemy kilka naraz, to na przykład jeden może zaburzać wchłanianie drugiego i to wtedy traci sens, więc jeżeli chcecie wdrożyć jakąś taką bardziej skomplikowaną suplementację, no to najlepiej w konsultacji z lekarzem albo z dietetykiem. Kolejnym trendem są wszelkiego rodzaju detoksy, czyli posty o samej wodzie, same soki, same buliony, to ostatnio robiła Karolina Pisarek, same owoce, to co robiła Sohio. Jeżeli jesteście na tym kanale dłużej niż 15 minut, to wiecie, że to jest totalny bullshit. Szczególnie te magiczne detoksy oczyszczające, odchudzające, które po prostu znacznie obniżają naszą podaż kalorii, ale wiecie, może i schudniecie, ale jak tylko się skończy taki detoks, to przytyjecie tyle samo, a może nawet więcej. Jeśli nie macie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, to najlepiej jest jeść wszystko. Wykluczanie grup pokarmowych prawdopodobnie nie wyjdzie Wam na dobre. Mówiłam już kiedyś w filmie o nietolerancji nabytej. To się często zdarza, kiedy ludzie pod wpływem jakiejś mody na konkretną dietę na przykład odrzucają laktozę. To jest taka, wydaje mi się, że popularna rzecz. Przechodzą na dietę bezlaktozową i w tym momencie w naszym organizmie powoli spada wydzielanie laktazy, czyli takiego enzymu rozkładającego laktozę. I w momencie, w którym będziemy chcieli włączyć tę laktozę z powrotem do diety, to nagle się okaże, że no nie jest tak prosto, bo macie nietolerancję, której nie mieliście wcześniej. Więc wcześniej mogliście jeść nabiał bez konsekwencji, a teraz nagle każda porcja laktozy będzie się kończyła bólem brzucha, wzdęciami, biegunkami, więc warto? Nie warto. Pijcie wody. Ja wiem, że wszyscy to uwielbiacie, bo ten temat się pojawia w każdym filmie na ten temat. Generalnie zgodnie z naszą powszechną wiedzą powinniśmy pić od 1,5 do 2,5 litra dziennie, to jest taka optymalna rzecz. I to też nie jest sama woda, bo chodzi o wodę wchłanianą razem ze wszystkimi produktami. Jeżeli na przykład jecie arbuza, który ma dużą zawartość wody, to on też jakby zalicza się do tej waszej puli nawodnienia przez cały dzień. No ale potem w internecie dowiadujemy się, że któraś fit influencerka pije 3 litry, któraś pije 4 i tak naprawdę zasada im więcej, tym lepiej działa w przypadku wody, ale tylko do pewnego momentu, bo jeżeli przekroczymy ten taki zdrowy próg, dla każdego on będzie trochę inny, ale zakładam, że picie 4 litrów wody to już jest takie właśnie ekstremum. W momencie, w którym zaczynamy tej wody pić za dużo, to może dojść do przewodnienia, wtedy tracimy dużo elektrolitów i to powoduje, że tak naprawdę nie czujemy się lepiej, a czujemy się wręcz osłabieni, może dojść nawet do omdleń. Ja bym powiedziała, że w sumie tak samo jak w przypadku kroków, nie fiksujemy się na konkretnej liczbie, na konkretnej objętości tej wody, tylko po prostu staramy się pić regularnie i tyle. Kolejny aspekt, jeśli chodzi o wodę, to jest szklanka ciepłej wody z cytryną na czczo. To chyba powiedziała Jennifer Aniston w jakimś wywiadzie, że ona tak zaczyna dzień i że to jest jakiś super i cały świat fit to podchwycił. To jest totalny bullshit, moi drodzy. Słyszałam już w ogóle milion teorii na temat tego, dlaczego ta ciepła woda z cytryną jest dla nas taka super. Nie jest. Nie ma żadnych dowodów, które to potwierdzają. Woda, nieważne czy ciepła, czy zimna, nieważne czy z cytryną, czy bez, da nam jeden i ten sam efekt, czyli tylko i wyłącznie nawodnienie. I cytryna ma witaminę C, no ale macie 5 ml tej cytryny w swojej wodzie, ona nic nie da. Więc możecie wykorzystywać cytrynę dla walorów smakowych, ale jeżeli chodzi o jakieś takie zdrowotne benefity, to nie ma żadnych. Journaling, prowadzenie dziennika. Wiem, że większość osób może to uznać za średnio przydatne, ale z własnego doświadczenia powiem, że jeżeli jesteście mentally ill, trochę mentally spicy, to ja polecam. Jak gdzieś tam z przerwami robię to mniej więcej od roku i nie zawsze jest to forma, wiecie, pisania w moim pięknym różowym zeszyciku. Często piszę sobie w notatkach w telefonie, albo nawet jeżeli nie mam zupełnie głowy do tego, żeby to spisywać, to nagrywam sobie na dyktafon. To jest dla mnie taka forma wyrzucenia z siebie, wylania wszystkich emocji, nieważne czy pozytywnych, czy negatywnych, ale też przy okazji, w momencie, w którym je piszemy, to tak naprawdę przeżywamy to wszystko od nowa i możemy gdzieś tam się zreflektować, dojść do jakichś nowych wniosków. Bardzo mi to w ogóle pomaga w procesie terapii, bo przed tym, jak sobie pójdę na sesję, to przeglądam sobie, co tam się mniej więcej działo w zeszłym tygodniu od naszego ostatniego spotkania, może jakiś schemat, który się powtarzał, o którym chciałabym pogadać. Wiecie, to jest mega przydatne, bo jeżeli ktoś Was zapyta, co tam się działo w Twojej głowie w czwartek 10 marca, no to nie do końca będziesz wiedział, jak odpowiedzieć. Jeżeli masz jakąś świetną pamięć, to może, ale taka standardowa osoba raczej sobie tego nie przypomni. A w momencie, w którym masz chociaż dwie linijki zapisane na
temat tego dnia, to już ci się pamięć odświeża. I oczywiście wszyscy jesteśmy różni, dla niektórych to może być pomocne, dla niektórych totalnie nieprzydatne, ale jeżeli nie próbowaliście, to uważam, że warto spróbować, bo to jest taki nawyk, który nic was nie kosztuje, nie musicie wydać żadnych pieniędzy, nie musicie poświęcać dużej ilości czasu, więc warto spróbować, najwyżej, w najgorszym wypadku po prostu wam się nie spodoba. Mam jeszcze pewnie milion przykładów, ale nie chcę, żeby ten film trwał pół godziny, więc kończymy. Jeśli macie jakieś swoje propozycje nawyków, które waszym zdaniem marnują nasz czas, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach i koniecznie zostawcie mi tam emotkę lamy, żebym wiedziała, że dotrwaliście ze mną do końca. Widzimy się oczywiście codziennie na Instagramie i na TikToku, a na YouTube mam nadzieję, że już niedługo. Bye!